Tematyka regionalna i samorządowa obok wielkiej polityki, globalnej gospodarki, aktualnych problemów Europy i świata. W Krynicy odbyło się 26. Forum Ekonomiczne, którego głównym partnerem jest województwo małopolskie. Od 26 lat w pierwszej połowie września Krynica Zdrój staje się miejscem jednego z najważniejszych spotkań liderów świata polityki i biznesu. Forum Ekonomiczne w Krynicy nazywane jest polskim Davos. W tym roku wzięło w nim udział ponad 4000 uczestników z 50 krajów, którzy dyskutowali o kondycji współczesnej Europy i świata podczas 150 paneli i 6 sesji plenarnych. Spotkanie w Krynicy to nie tylko wielka polityka i globalna gospodarka. Tu także dyskutuje się o sprawach regionalnych. Od 10 lat integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów. Małopolska jest głównym partnerem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Przyjeżdżają tutaj samorządowcy wszystkich krajów Unii Europejskiej, przyjeżdżają ze Stanów Zjednoczonych, przyjeżdżają również z Azji z różnymi doświadczeniami. My też mamy dobre doświadczenia, ale mamy i złe. Podobnie oni. Dyskutujemy, wymieniamy poglądy, czasami się spieramy, ale wynik zawsze jest dobry, bo mamy nową wiedzę, w jaki sposób się rozwijać, jakich narzędzi używać, skąd brać środki na rozwój, co rozwijać, jaką infrastrukturę, jaki sposób inwestować w ludzi, w jaki sposób inwestować w naukę, w służbę zdrowia. To są nieocenione rady, doświadczenia i wiedza, której bez takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi po prostu nie da się zdobyć. Co roku w obradach Forum Regionów bierze udział ponad 500 przedstawicieli władz samorządowych, administracji publicznej, rządów i parlamentów, by rozmawiać m.in. o związkach polityki regionalnej, krajowej i unijnej. Polityka regionalna ma bardzo ważne miejsce w polityce rozwojowej naszego kraju, a w nowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą rząd przygotował, będzie miała miejsce jeszcze znacznie silniejsze. Bardzo nam na przykład zależy na tym, żeby wszystkie kwestie związane z innowacyjnością naszych regionów, czyli gospodarek regionalnych, miały swoje silniejsze miejsce w tej polityce regionalnej. To oznacza kierowanie większych środków na poziom regionalny na rozwój innowacyjności naszych firm, czyli to oznacza, że chcielibyśmy regionalizować politykę innowacyjności. Temat innowacyjności pojawiał się podczas debat nie tylko w kontekście gospodarczym. Dyskutowano również o innowacjach społecznych, które poprawiają jakość życia mieszkańców regionu. Jest to metoda na poprawę, usprawnienie tego, co w tej chwili dzieje się w życiu społecznym Małopolski, ale również pewnie globalnie trzeba ten temat poruszać. Bazując na doświadczeniach Małopolski możemy mówić na przykład o inkubatorze innowacji społecznej. To są takie działania i takie projekty, które tak naprawdę pomagają wyłuskać ze społeczeństwa, głównie osób starszych, osób niepełnosprawnych, takie zachowania i takie modele współpracy, które mogłyby ułatwić życie, funkcjonowanie, codzienne bytowanie w społeczeństwie. W panelu dotyczącym innowacji społecznych poruszaliśmy tematy związane z energią odnawialną, jak energia słoneczna czy energia wiatrowa, która ostatnio budzi sporo kontrowersji w Polsce, jak również tematy związane z ogólnie pojętą gospodarką okrężną, po angielsku circular economy, która dotyczy ponownego użycia materiałów, produktów pochodzących z budownictwa, pochodzących z różnych dziedzin gospodarki w celu uniknięcia marnowania tych produktów. Podczas jednego z paneli Forum Regionów dyskutowano o polskiej reformie samorządowej i jej efektach. W Polsce reforma ta rozpoczęła się w 1990 roku, najpierw na szczeblu gminnym. Samorządy wojewódzkie powstały 9 lat później. Na czym polega samorządność po polsku i czy może stać się wzorem dla innych krajów chcących przeprowadzić podobną reformę? To był sposób prowadzenia dużej reformy ustrojowej, angażującej całą społeczność, bo samorząd to nie jest branżowy, nie dotyczy dużych miast, małych miast. To była duża operacja społeczna, którą udało się z ogromnym sukcesem wtedy przeprowadzić, dlatego że była duża wiedza zgromadzona u reformatorów, no i wola polityczna tych, którzy tę operację zgodzili się przeprowadzić. A zatem pierwsza rzecz to zdolność do prowadzenia tak dużych transformacji i odwaga do przekazywania kompetencji bardzo głębokich, bardzo nisko. Sięgnęliśmy do polskich
tradycji samorządności. Pamiętajmy, że właściwie druga Rzeczpospolita była Rzeczpospolitą samorządną. Jak spojrzymy na pierwszą Rzeczpospolitą, na tradycje sejmikowe, tradycje tego organizowania się właśnie terytorialnego również wtedy, to ta tradycja samorządności ma długą historię, mamy długą historię własną. Prawdziwy rozkwit samorządowych województw nastąpił po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zawdzięczamy to tak zwanej polityce spójności, której zadaniem jest wyrównywanie poziomu życia na całym obszarze Unii. Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem funduszy europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z głównymi politykami Unii. Jedną z nich jest zrównoważony rozwój, kryterium bardzo ważne także w działaniach regionalnych. Zrównoważony rozwój to nic innego jak życie czy prowadzenie gospodarki w taki sposób, aby to nasze dzisiejsze życie zbyt mocno nie nadwyrężyło surowców mineralnych, ograniczając możliwości życia, funkcjonowania przyszłych pokoleń. To znaczy troskę o wodę pitną, o środowisko naturalne, o surowce energetyczne, ale przede wszystkim również prowadzenie odpowiedzialnej polityki, doprowadzając do sytuacji, że jakość życia w dużych aglomeracjach, w dużych miastach będzie zbliżona właśnie do jakości życia właśnie w małych miejscowościach, oddalonych od tych aglomeracji czasami o dziesiątki kilometrów. Obok tematyki regionalnej wiele miejsca poświęcono w tym roku tematom makroregionalnym. W Krynicy spotkali się premierzy i przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Rozmawiano także o przyszłości zapoczątkowanej w 1999 roku inicjatywy Europa Karpat. Najważniejszą sprawą obecnie to jest to, że jeżeli spojrzymy na mapę Europy, to widzimy, że Europa Zachodnia rozwija się bardzo dobrze, że państwa alpejskie infrastrukturalnie świetnie współpracują, to jest mekka turystyczna i latem, i zimą, że mamy strategię dunajską, Dunaj jest, rozwija się i tworzy pewną oś napędową także dla turystyki, nie tylko dla gospodarki i żeglugi śródlądowej. Natomiast Europa Środkowa, Europa Karpat jest tutaj niedoceniana i w związku z tym uznaliśmy, że tutaj trzeba wsparcia. Pracujemy nad utworzeniem strategii karpackiej, która mogłaby ułatwić koordynację współpracy państw i samorządów i tym samym lepiej wykorzystać pieniądze otrzymywane, a także z lepszym skutkiem starać się o pieniądze nowe. Małopolska należy do polskich regionów karpackich obok Podkarpacia i Śląska. My będziemy bardzo mocno zabiegali o to, żeby Małopolska uczestniczyła czynnie i bardzo zaciekle o to będziemy walczyć. W idei Karpat przy realizacji tej strategii będziemy współpracować z wieloma państwami, którzy są w tej grupie karpackiej, począwszy od Ukrainy, Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia. Jednym z ważnych wydarzeń podczas forum w Krynicy było podpisanie umowy między województwem małopolskim a wykonawcami kolejnych inwestycji dla rowerzystów. Do końca sierpnia 2017 roku powstanie kolejny 12-kilometrowy odcinek trasy Velo Dunajec z Biskupic Radłowskich do Wietrzychowic. W przyszłym roku na całej trasie powstanie także 7 komfortowych miejsc obsługi dla rowerów. Forum ekonomiczne w Krynicy jest jednym z przykładów działań o dużym znaczeniu promocyjnym dla Małopolski. Każdy region, każde miejsce, takie jak Małopolska czy podobne regiony, muszą mieć swoją identyfikację, muszą mieć coś takiego, co ich wyróżnia spośród innych i przyciąga w sposób naturalny nie tylko turystów, nie tylko tych, którzy odpoczywają, ale także inwestorów, postrzeganie takiego miejsca jako nowoczesnego, z taką strategią innowacyjną, z pomysłami, z możliwością przyciągania dużych osób, to wszystko ma wielkie znaczenie w marketingu. Dzięki forum Krynica przestała być tylko uzdrowiskiem, stała się także miejscem interesującym dla całorocznej turystyki kongresowo-biznesowej.